Według mnie zapiekanki to zawsze super pomysł na szybką i prostą kolację. Przygotowałam dziś dla Was jedne z moich ulubionych zapiekanek z cukinią, pieczarkami i serkiem wiejskim. Nietypowe połączenie, ale jestem przekonana, że jak raz ich spróbujecie, to je pokochacie. Koniecznie napisz w komentarzu, jak Ty robisz zapiekanki u siebie. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy! Oczyszczone pieczarki ścieram na tarce o dużych oczkach. Cukinię ścieram na tarce o dużych oczkach. Ulubioną cebulę kroję w drobną kostkę. Na patelni rozgrzewam oliwę i podsmażam na niej cebulę. Gdy cebula się zeszkli, dodaję do niej przygotowane pieczarki oraz cukinię. Warzywa doprawiam sosem sojowym oraz dużą ilością pieprzu. Składniki podsmażam, aż z patelni całkowicie odparuje woda. Farsz przekładam na talerz i zostawiam do całkowitego wystudzenia. Do warzyw dodaję tarty ser żółty oraz serek wiejski i posiekany szczypiorek. Farsz dokładnie mieszam do połączenia. Na ulubione pieczywo wykładam dużą ilość farszu, górę zapiekanek posypuję serem. Ja do pieczenia zapiekanek wykorzystuję air fryer, ale równie dobrze możesz wykorzystać piekarnik. Zapiekanki piekę w 200 stopniach Celsjusza, grzanie góra-dół przez około 8-10 minut. Gotowe zapiekanki podaję z ulubionym sosem. Napisz w komentarzu, czy wolisz zapiekanki z bułką, czy z chlebem. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!